Kontynuując temat potęgowania, to co to jest podstawa i co to jest wykładnik? Więc zapiszmy sobie jakąś liczbę do potęgi. Niech to będzie 5 do potęgi 125. I tak. Ta liczba na różowo to jest podstawa potęgi. To jest podstawa potęgi. A wykładnik to jest tutaj. Czyli wykładnik nam mówi o tym, ile razy mnożę tą samą liczbę, tak? Jak było w tych przykładach wyżej. Jak wykładnik był 5, to co musiałam zrobić? Musiałam tutaj 5 razy napisać dwójkę, a między tą dwójką znak mnożenia. Dokładnie to oznaczają te pojęcia, że podstawa to jest to na różowo, czyli ile razy, jak ta liczba, którą mnożę, a wykładnik to jest ta potęga na górze.